Jesteśmy w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie. Obecnie u nas w szkole odbywają się dni otwarte, które polegają na tym, że kandydaci do szkoły mogą przyjść i zobaczyć, czym się kończy praca semestralna w szkole teatralnej. Są to egzaminy praktyczne z takich przedmiotów jak wiersz, piosenka, sceny klasyczne, sceny współczesne. Oprócz tego kandydaci mogą zobaczyć taką atmosferę szkoły, która jest bardzo barwna i nietypowa. No i mogą zajrzeć przez te zazwyczaj zamknięte drzwi, co tam się dzieje po tej drugiej stronie w szkole teatralnej. Często kieruję się tak w wyborze tekstów dla studentów takim pierwszym wyznacznikiem, co sama chciałabym zagrać. I odnoszę takie wrażenie, że oni mieli z tego też frajdę i przyjemność, co nie znaczy, że ta praca była łatwa, bo to są tak zwane sceny klasyczne, które wymagają poza oczywistą sprawą, jak zrozumienie tekstu, odnalezienie siebie w problematyce, która jest zapisana, jednak na troszeczkę starsze osoby niż oni są w realu. Odnalezienie siebie w tym materiale, swojego temperamentu, swojego żywiołu. Do tego dochodzi jeszcze tak zwana forma, poczucie formy, to co jakby jest bardzo istotne, jeżeli robimy tak zwany teatr klasyczny. A równocześnie takie myślenie współczesne, żeby to nie były, jak to mówią brutalnie młodzi ludzie, ramoty, żeby to nie było dowcipne, żeby to nie było zabawne. No krótko mówiąc, żeby byli komunikatywni, zrozumieli dla publiczności w tym samym wieku również. Tańczą, bo 20 mają lat, piękny, jakby się dowiedział świat, że miasto staropaństwo drżeć, trzeba za mąż dzieci mieć. Tak rodzice przykazali im welfer w szkole i na mszy w klasztorze, ojciec przeorał przez kadzideł dym. Tak nauczał i dlatego może tańczą tak. Walczę o to i staram się uczulić studentów na to, że muszą wiedzieć, o czym śpiewają. Dlatego dużo bardzo czasu poświęcamy na rozmowę o piosence, o tekście. Analizujemy ten tekst tak samo, jak analizujemy tekst na scenach klasycznych, współczesnych czy na wierszu. Rozmawiamy o postaci, bo to przecież chodzi o to, żeby stworzyć iluzję, że to nie student wychodzi i śpiewa od siebie, tylko że wychodzi jakaś postać. Student próbuje tą postać wykreować i to ta postać zbudowana i wymyślona przez niego opowiada o swoich problemach, rozterkach, miłościach, rozpaczach itd. itd. Dla mnie Dni Otwarte to był magiczny czas, dlatego że ja mogłam skonfrontować to, czy moje marzenie ma właśnie oblicze szkoły teatralnej. To był taki moment, kiedy jeszcze bardziej się zachłysnęłam tym wszystkim i nie mówię oczywiście też z zazdrością, patrzyłam na osoby dosłownie w moim wieku, czy rok starsze, nawet o rok młodsze, które już dostąpiły tego zaszczytu, że mogą być tu pod okiem naprawdę najlepszych profesorów, najwybitniejszych aktorów polskiej i europejskiej sceny.